Smacznego. Dziękuję, ale żuję gumę. Guma też może być smaczna. Dziękuję. Chociaż już pewnie jest przeleżała. Nie, przed chwilą wziąłem. Okej. Okay. Piękna jesteś, wiesz? O, dziękuję, uważaj, bo się zarumienię. A czyli uwierzyłaś? Jestem za stara, żeby wierzyć w takie bajery. To ile masz lat, że mówisz, że za stara jesteś w takie bajery? Stara. Czyli chcesz powiedzieć, że kiedyś na ciebie to działało? Mhm, chyba jak na każdą. Serio uważasz, że kobiecie chce powiedzieć, że jest piękna, no w to ślepo wierzy? No. Dobra, ile masz lat? Bo też młody nie jestem. 24. A ja ile mam? Nie wiem. No jak uważasz, jakbyś strzelała? No skąd ja mogę wiedzieć? Nie wiem. No 25. 23, więc no. Kurwa, wiedziałam, że młodszy. Bo to są wszyscy młodzi. I chuj, człowiek się łudzi, może chociaż jedna osoba. Mhm, dupa, pizda, kwas. Ja pierdolę, jaka ty wulgarna jesteś. Czekaj. Czyli jesteś tutaj po to, żeby poznać kogoś starszego od siebie? Czyli innymi słowy, szukasz jakiejś stałej relacji najprawdopodobniej? Powiem ci tak. Gdybym miał, załóżmy, 25 lat, czyli byłbym od ciebie starszy, to nadal by nic nie zmieniło, bo nadal bym cię nie podrywał. Nie szukam stałej relacji, a ty jakiś, nie wiem... Boże, stopa mi brakuje. Ale zapis psychologiczny robisz, czy co? Że szukam jakiejś stałej relacji, że nie wiem, może jeszcze powiesz, że mnie w dzieciństwie skrzywdzili. Jakąś diagnozę mi postawisz? Jeżeli miałbym ci postawić diagnozę, to podejrzewam, że pochodzisz z domu... Nie powiedziałbym patologicznego, bo to jest za duże określenie. Ale z domu, w którym było dosyć dużo wulgaryzmów, na pewno. Jesteś taką dziewczyną, która miała kontakt z takimi, wiesz, kolegami w dresach. Ale mów pierdolę, Gancia dzisiaj będzie jarana byku. Na żuberka mamy, no, rozumiesz? Ale wcale tak nie było. Wcale tak nie było? Nie, nie było. To tak podejrzewałem. Natomiast mam dalsze wnioski, jeżeli chcesz słuchać. No dawaj. Dobra, zacznijmy od tego. Pracujesz, nie? Mhm. A w jakiej branży? Nie powiem. No ale generalnie cierpisz na brak czasu. Wiesz, jesz na szybko, tutaj McDonald's wpadnie, tu wpadnie jakiś kebab. O, kebaby lubisz. Kebaby tak, ale nie jem na szybko, ale kontynuuj. No. No. No to tyle chciałem powiedzieć. To powiem ci tak, 3 na 10 się sprawdziło. Czyli lubisz kebaby? Tak. To się sprawdziło. No to tego byłem pewien akurat. Co się jeszcze sprawdziło? Że pracuję, bo mnie o to spytałeś. No zaskakująco w sumie. Kobieta pracująca w dzisiejszych czasach to rzadkość, więc w sumie mogę nawet brawa zacząć bić. Czekaj. Co ty jeszcze zgadłeś? A skąd jesteś w ogóle? Z jakiej części Polski? Z Wielkopolski. No, widzisz. To nie jest przypadek. To się wiesz, jakby... Do czego zmierzam? Nie, to są takie małe rzeczy. 25 groszy. Ale nawet wiesz, sama nazwa województwa. Wielkopolska. No nie... Nieważne, ja po prostu wierzę w przypadki. Jasne. Wiem, jestem duża. No tak, ale nie chciałem cię obrazić z tego powodu. W sensie nie ma w tym nic złego, nie? Wiesz, niektórzy lubią grać w piłkę, to jest ich hobby, drudzy lubią grać w szachy, trzeci lubią pomagać innym ludziom, a jeszcze inne osoby lubią dużo zjeść. Jakby nie ma w tym nic złego, rozumiesz? Każdy ma jakieś hobby, trzeba je rozwijać. No to sprostujące, przez to, że ja wcale dużo nie jem, ja przez to mam przez leki, ale okej. Okay. Okay. Idziemy dalej. A jakie leki? Hormonalne jakieś? A jakich to ja nie brałam. Okej. Okay. To teraz jest mi przykro, że tak pochopnie oceniłem. Luz, ja przywykam do tego, że ludzie myślą, że jestem gruba, bo po prostu żre. Ale widzisz, jest jedna rzecz, która mi się podoba za to. Że masz dystans. Nie obraziłaś się, nie krzyknęłaś.
O, kurwa, spierdalaj czy coś, tylko podesłać tego dystansem. Ej, sorry, ale kurwa, mam oczy, wiem, że jestem gruba, no ja pierdolę. Nie ogarniam lasy, które się obrażają o to, że są grube. To tak samo jak ja kurwa, też! Ja też! Ale to tak samo jakby, nie wiem, powiedzieć, ktoś się obraził, bo powiesz mu, że ma niebieskie oczy. No właśnie. Chociaż nie, sorry, koloru oczu nie zmienisz, ale no, no kurwa, no. I właśnie za to cię szanuję. W sensie nie znam czegoś, cię szanuję. Ja mam takie samo rozumowanie. W sensie nie ma nic złego w tym, że ktoś jest gruby, bo są różne powody, tak jak powiedziałeś, nie wiem, są to leki, jest to zła dieta, nie wiem, jest to brak czasu, no różne przyczyny. Różne są przyczyny. Nie wiem, dużo stresu w życiu też się zdarza, prawda? Natomiast jeżeli ktoś zaprzecza kurwa faktom, no to jest z żałosnym śmieciem, a jak ktoś ma do tego dystans i potrafi powiedzieć, okej, no masz rację, to jest w porządku, więc podoba mi się twoje podejście. No to powiem ci tak, ja absolutnie nie wyszłam tutaj po to, żeby, nie wiem, ktoś mówił, że jestem ładna, szczupła, czy kurwa cokolwiek. Jeżeli chciałabym, żeby ktoś mi powiedział, że wyglądam ładnie, no to mi się kurwa ubrało ładnie, a nie jakąś kurwa bleką bluzkę, stanik sportowy, no proszę cię, bez makijażu. Dobra, makijażu. Tylko tak nie rzucaj tą koszulkę, bo prawie ci cycoń wypadł, więc uważaj. Tym bardziej, sorry, że ja jestem od 4 lat sam, więc jestem trochę wrażliwy na niektóre aspekty. Wybacz. Zwłaszcza wizualne, więc uważaj. Sorka. Okej, okay, w porządku, wybaczam. Po prostu chciałam zaprezentować, że o. Dobra, starczy. No ej, no to pasek tylko. Okej. Okay. Bo nie wiem, czy widzisz, ale już się zarumieniłem, więc... No ej, od... A nie, no, nie było tematu. No po prostu wrażliwy jestem, to źle. Właśnie kobiety w dzisiejszych czasach nie lubią wrażliwych mężczyzn. Ja jestem wrażliwy. Gówno prawda, to nie jest tak, że kobiety nie lubią wrażliwych. Dziewczynki nie lubią wrażliwych. A ty jesteś kobietą już? To zależy, jaka jest twoja definicja. Znaczy, w jakim wieku mniej więcej kobieta zaczyna doceniać wrażliwość u mężczyzny? Jak myślisz, jaka jest mniej więcej taka granica? Nie ma granicy. Nie ma żadnej granicy. Czyli, ale ogólnie, tak mówiąc ogólnikami, statystycznie młode dziewczyny lubią chamskich, pewnych siebie mężczyzn, a te starsze wolą już ułożonych, kulturalnych, romantycznych i wrażliwych. Powiem ci tak, dla mnie to kompletnie nie ma znaczenia i bez sensu jest jakiekolwiek ograniczenie tego, że nie wiem, młode lubią takich, stare lubią takich, wszystko jest kwestią doświadczenia. Można mieć 15 lat i mentalność naprawdę dojrzałej kobiety, a można mieć kurwa 30 parę i być nadal dzieciukiem. Mam znajomego, który ma 30... O Jezu, ponad 30 na karku. Jedyne, czym żyje, to imprezy, chlanie i tak dalej, więc no... Ale wiesz, że się z tobą w trudnach zgodzę. Ostatnio poznałem, raczej ostatnio, jakiś czas temu próbowałem podrywać 12-latkę, bo uważałem, że jest bardzo dojrzała i... Co? Przepraszam, ale podrywać 12-latkę, ile to brzmi? No ale była bardzo dojrzała, jak na swój wiek i moim zdaniem była już prawdziwą kobietą. A właśnie jej ojciec mnie od pedofilii wyzywał, więc uważam, że jest to bardzo niesprawiedliwe. Tak jak powiedziałaś, wiek się nie liczy, liczy się dojrzałość. A każdy dojrzewa w innym wieku. No to fakt. No ale niestety no, w Polsce mamy takie, a nie inne prawo, że no do 15 jeszcze prokurator wisi nad głową, więc nie ma co. Znaczy, z tą dojrzałością trochę przegiąłem, bo nie, jak na nią patrzyłem czasami, to nie miałem pewności, z której strony ma plecy, ale... No ej, sorry, ale no ma ja 12 lat, no czego ty od niej wymagasz? Kobieta dojrzewa dopiero w przedziale 9-16 lat i dopiero tu się zaczyna w ogóle okres dojrzewania u kobiety, więc no dobra, no akurat nie miałam z pleców nawet w podstawówce, ale w sensie, że z przodu i z tyłu w podstawówce, ale się pogrążę. Dobra, nieważne, zażartowałem sobie, spokojnie. Ale luz. I sobie nie przeszkadza. A spotykasz się z kimś? Masz kogoś? Mhm. Serio? Mhm. Nie jest zazdrosny, że tu wchodzisz? Seba, on siedzi teraz w grę, spytałem go. On sobie gra w gry. Ja spytałem się, czy mogę wyjść w takim razie na OMA. Jaka okay. Szczupła jakula najebana. No nie poświęcę mi czasu, no to szukam tego czasu u kogoś innego. Ej, dobra, szczerze, jesteś idealna. Patrz, po pierwsze przyznajesz się do... Potrafisz pogodzić się z faktami. Po drugie, rozumiesz, że mężczyzna jest panem kobiety i pytasz go o pewne przyzwolenia. Ja pierdolę, jesteś naprawdę dobrze wychowana. A ktoś tu przed chwilą twierdził, że jestem takim typowym Karyną. No bo jesteś, ale wiesz, no mimo wszystko jesteś wychowaną Karyną.
Boże, jak sprzedam staremu ten tekst, to walnia. Marek! Zara, nie, pozazdrosny będę. Marek, jestem dobrze wychowaną Karyną. I tylko tyle? A widzisz, macie w piździe. No, co ja mogę powiedzieć? Powiedział ci ugrawa okej, większa. No. A długo razem jesteście? 2,5 roku. Kochasz go? Chyba tak. A nie czujesz, że właśnie troszeczkę jesteś... Jakby, bo po czasie w związek taka miłość, uczucie, zafascynowanie, bo myślę, że głównie to, co nazywamy miłością, to jest właśnie takim zafascynowaniem drugą osobą, takim idealizowaniem. To z czasem, kiedy wychodzą na jaw wszystkie rzeczy, to się zamienia tylko i wyłącznie w przyzwyczajenie. O Jezu, jeżeli mielibyśmy to brać pod tym względem, to Arek wie o mnie wszystko i to on powinien dawno temu się odzwyczaić ode mnie, znając całą moją historię. Oj, uwierz, a sporo tego jest. A nie chciałabyś czasami po prostu spotkać się z kimś innym? Nawet nie mówię, że koniecznie musiałabyś mieć w planach jakąś relację intymną, ale tak sobie zobaczyć, jak to jest z inną osobą w cztery oczy? Znaczy powiem ci tak, no to akurat nie ma większego znaczenia. Nie wiem, czy jesteś z kimś 2 lata, rok czy 10. W pewnym momencie już wygasają motylków w brzuchu, nie ma. Nie czujesz tego, co na początku już nie ma, nie wiem, pierwszych pocałunków i tak dalej, i tak dalej. Więc no chcąc, nie chcąc, rutyna wchodzi. A w każdej nowej relacji jest od nowa. Ej kurde, zrobiłaś na fascynację. Zrobiłaś około 10 kroków i już ledwo oddychasz, więc lepiej usiądź. Mam astmę. No okej, okay, no tylko mówię, lepiej usiądź. Nie chcę cię zbierać z podłogi. I no kurwa, bez przesady, po prostu będę ciężej oddychać. A poza tym mikrofon za dobrze zbiera. A co robisz w ogóle? W sensie, że? No teraz. W zasadzie to nic konkretnego. A po prostu z nudów musiałeś wstać. Nie, poszłam po ładowarkę do telefonu i w zasadzie jak poszłam po ładowarkę do telefonu, to ogarnęłam, że mogłabym ogarnąć chatę, bo mam syf. Znaczy syf. Lubię porządek. Więc sam fakt, że pranie wisi mi od rana już jest takie, o kurwa. Jak lubisz porządek, to ja cię mogę porządnie skomplementować. Okej. Niechaj tak będzie. A co to za spojrzenie w ogóle było? Jakie? Tak powiedziałem, że mogę cię porządnie, tak spojrzałaś, tak... Jak? Tak przenikliwie. Masz ciekawy tok myślenia, ale to było zwykłe spojrzenie. Bardziej takie badawcze. I co ci udało wybadać? Nic, kompletnie nic. Dobra, bo cycki ci widać, no uspokój się. Jezu, wiem, sorry, ale musiałam podłączyć ładowarkę do telefonu. Ale miły widok, ja pierdolę. Dobra, luz, rozumiałam, okej, okay, nie będzie już. Ale nie, serio, jakbym stał, to byś... Inaczej, jakbym stał, to nie byłbym jedyną osobą, która stoi. A, no wstałabym razem z tobą. Ustalibyśmy raz. Powiedzmy, że to miałem na myśli. Zdecydowanie tak. Dobra. Czekaj, jeszcze się tylko podgarnę. Możemy wracać do rozmowy. O, tu jestem. Kurwa, no, ta bluzka się nie nadaje. Nie, no, ja powiem twojemu facetowi, że specjalnie mnie prowokujesz. Mogę ci gadać. Stary, chodź tu. Zawołaj go? Tak, zawołaj go, ja mu powiem, co się dzieje. Arek! Chodź na. Wydaje mi się, że się oleje. Stawiam 10 zł, że nie przyjdzie. Arek! Dlaczego? No. I co się stało? Metr. No nie może. Nie może, bo w tym momencie, bo nie może, bo broni turet, tak? A nie może, bo nie, kurwa, no jeszcze ładowarka od laptopa.
No broni Turet. Co? Nie, nic. Teraz to już nic. Nie chciałam ładowarki. Kurde, on naprawdę cię musi kochać. Dlaczego? Nie, tak, takie przeczucie po prostu. Czy ty coś insynuujesz? Nigdy w życiu, dlaczego? Bo jesteś facetem i tak ciężko ci zaufać. O kurwa! Czy wiesz, ja też z reguły Tanka tak mam. Przesyła 2 zł i 91 groszy. Też czasami tak, a, przełącz ją w pazdurawciu, proszę. No, mów. Nie, serio, mów. No patrz, nawet nie jest zazdrosny, że siedzisz na kamerce i z kimś rozmawiasz. Nie chcę do ciebie podejść na chwilę, jak go o to prosisz. Jak mu o czymś mówisz, to mówi ci okej, okay, na zasadzie dobra, odpierdolę się, bo mam ciekawsze rzeczy do roboty. No myślę, że jesteś dla niego tylko maszyną do sprzątania i robienia obiadu w chwili obecnej. Wykorzystuję cię. Nie. Chcę w to wierzyć. A tak na serio, to nie jest tak. Jakby, no wiem, jak to wygląda z boku, ale nie jest tak. No okej, okay, no skoro tak mówisz, to tak musi być. Grasz w coś? Czy ja gram w gry? Nie, jestem zbyt dojrzały, żeby grać w gry. Jestem zajęty prowadzeniem firmy. Jaka branża? Marketingowa. Po prostu marketing w internecie. Nie, bo widzę, masz... Nie słychać cię. Odłączyły ci się słuchawki. Nadal cię nie słychać. Serio, masz problem, żeby słuchawki podłączyć? Pilnuj tych cysków, bo ciągle wylatują. No nie słyszę. Nie działa. Co się denerwujesz? Spokojnie. Znaczy wiesz, z reguły jak mikrofon nie działa, to w momencie, w którym w niego krzyczysz, to nie sprawia, że nagle cię usłyszę. Musisz teraz iść do chłopaka, zabrać mu jego słuchawki, to sobie dalej pogadamy. Albo odłącz słuchawki, może będzie głos z tego, z telefonu słychać. No nie słychać. No nic. Jeszcze zacięło. A teraz? No teraz cię słychać. Serio? Tak. Tak szczerze cały czas było cię słychać. No żartowałem, nie było. To było czy nie było? No nie, nie było. Już kłócaj teraz telefon. Czemu taka no. Załamana jesteś? Spokojnie. Nie, bo telefon mam po drugiej stronie łóżka i... Dobra, nie patrz. Dobra, ja, po pierwsze wypadł ci cycek, kiedy tak się ten... motałaś. Wybacz. Znaczy nie wybacz, bo wiesz, no, to jest dla mnie jedyny sposób, żeby dostrzec jakąkolwiek nagość kobiety, jest dla mnie to z wyróżnienie. Nie, serio, jestem zdesperowany.
Co? Nic, słucham cię. Po drugie, w międzyczasie, jak miałaś wyłączony mikrofon, to czytałem poradnik tutaj obok, bo ja mam dwa monitory. I laptopa też, ale się nie dochwalił. Czytałem poradnik, jak poderwać dziewczynę, więc po prostu zapytam. Pójdziemy na gofry? Mogę ci zrobić kofrę. Tak? Domowe są lepsze. No ale tak jak zrobisz, no to boję się, że twój facet mi wpierdoli, jak do ciebie pójdziemy. Co? Ile nie będzie zajęty frajer. Jeszcze Sama raz? wręczyłam na siebie. No nic, nic.